Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Biblijni Szpiedzy. Serdecznie dziękuję za lajki i komentarze we wszystkich mediach społecznościowych, na czele z YouTube'owym kanałem szpiegul.pl. Dzięki nim właśnie algorytmy wyciągają moje produkcje na wyższe pozycje, wskutek czego materiały docierają do dalszych zainteresowanych osób. A wszystko to dzięki Tobie, dlatego proszę o więcej, znacznie więcej. Tu nie chodzi o mnie, a o rozpowszechnianie treści bloga, także podcastu. I tyle. I zapraszam na odcinek podcastu typu standard, w którym spełniam swoją obietnicę. Powiedziałem kilka odcinków temu, że jeśli będzie zainteresowanie, to zrobię audycję o szpiegostwie w Biblii. Zainteresowanie jest, więc dziś będzie o tym właśnie. Przy czym poruszać będziemy się po Starym Testamencie. Postaram się zrobić takie resume, podsumowanie znaczy, i zmieścić w jednym odcinku podcastu. A jeśli chodzi o Nowy Testament, no to jest już inna para kaloszy, gdyż bez odniesienia się do służb starożytnego Rzymu nie obejdzie się, więc zapewne nastąpi to gdzieś w przyszłości. Zaś transkrypcję tego odcinka podcastu znajdziesz na blogu typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam. Zaczynamy! Założenia. Na początek dwa założenia, z którymi masz do czynienia w tym odcinku podcastu. Po pierwsze, kompletnie nie odnoszę się do materiału źródłowego, jakim jest Biblia, jako do Księgi Świętej. Oznacza to, że nie usłyszysz o tym, że zgodnie z narracją biblijną Izraelici robili wszystko na polecenie Boga lub grzeszyli, postępując wbrew tej woli, oraz to, że Bóg zawsze zwyciężał, a nie oni. Będzie o ludziach, a nie o religii. Po drugie, koncentruję się na treści Starego Testamentu, nie odnosząc się w żaden sposób do rzeczywistych wydarzeń historycznych czy też wyników badań archeologicznych. Nie debatuję również nad tym, czy coś było napisane wcześniej, a jakaś tam część dopisana później, kto to pisał, kto to stworzył, kto to uznał i tak dalej. Powiem jedynie teraz, że ustalenia historyczne potrafią znacznie rozmijać się z tym, co przedstawiono w Biblii. Na przykład współcześnie teoria pokojowego przenikania do ziemi Kanaan, a nawet tego, że Izraelici wyrośli na tych ziemiach, wydaje się być bardziej prawdopodobna niż opisany podbój. A takich niepewności jest w Biblii ogrom. I tego w ogóle nie biorę pod uwagę w dzisiejszej opowieści. I możemy przejść do konkretów. Z kart Starego Testamentu wyłania się obraz starożytnych Izraelitów jako społeczeństwa dość słabego, poza niewielkimi wyjątkami, pod kątem militarnym. Rekompensowali sobie tą słabość działalnością wywiadowczą. W Biblii po prostu roi się od szpiegów, dzięki którym często zwyciężali i osiągali swoje zamierzenia. I to nie może dziwić. Aby przetrwać w określonych warunkach geopolitycznych i militarnych, musieli korzystać z informacji i działań wywiadowczych, szpiegowskich. Nie było innego wyjścia. Zwróć uwagę, iż cechą charakterystyczną jest defensywne podchodzenie do zagrożeń zewnętrznych. Zamiast strategii ataku w świetle dnia posługują się fortelami, zwabiają w zasadzki, a także przeprowadzają akcje dezinformacyjne, co chyba nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. Infiltracja. Mojżesz zdecydował się wkroczyć do ziemi Kanaan dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego rozpoznania. Wysłał 12 wywiadowców, specjalnie wybranych, gdyż byli to naczelnicy poszczególnych plemion, których zadaniem była infiltracja i ustalenie tego, w jaki sposób skutecznie podbić tą ziemię mlekiem i miodem płynącą. Szczegółowe zadania obejmowały ustalenie, to jest akurat w Księdze Liczb, jaki lud zajmuje wskazany teren, czy jest on silny, czy słaby, jak bardzo jest liczny, jakie miejscowości znajdują się na wskazanym obszarze, czy posiadają umocnienia i jakie, czy jest to kraj zalesiony, stepowy, czy też pustynny, czy posiada on ziemie uprawne i jakiej jakości. Jak widzisz, Izraelici nie za bardzo wiedzieli, dokąd się udają. Mało tego, Mojżesz nakazał przyniesienie dowodów materialnych na poparcie ustaleń wywiadowców, a po uzyskaniu tych danych powstał zbiorczy raport na temat ziemi Kanaan. Co ciekawe, ocena wywiadowców nie była zgodna. Ba, 10 z nich odradziło podbój tego Kanaanu, który to kraj uznali za zbyt potężny i niezwyciężony. Jedynie Jozue i Kaleb stanęli na stanowisku, że kraj można zdobyć. To było 2 wywiadowców przeciwko 10. I wówczas pozostała dziesiątka postanowiła przeprowadzić wśród ludu Izraela akcję dezinformacyjną po to, aby odstąpić od podboju. Efektem był bunt chłopski przeciwko Mojżeszowi. Fizycznie zneutralizowano również owych 10 przywódców buntów, zaś inwazji na Kanaan 40 lat później po tułaczce pustynnej doczekali się jedynie Kaleb i Jozue. Interesujące jest to, iż wojny opisane następnie w księgach Jozuego, Sędziów i Królewskich stanowią dowód na to, że Izraelici konsekwentnie stosowali taktykę uchylania się od ataku frontalnego oraz stosowania sztuki oblężniczej. Nie znajdziemy opisów walk z oddziałami rydwanów, to ówczesna broń pancerna. Za to wiele przeczytamy o podstępie, pozorowaniu manewrów, zwabianiu w pułapkę, a także o akcjach partyzanckich i dywersyjnych oraz zamachach terrorystycznych. Aby stosować takie taktyki walki, potrzebna jest dokładna informacja wywiadowcza oraz koordynacja działań. Kanaan. Zdobyciu przez Izraelitów Kanaanu poprzez zastosowanie błyskawicznej kampanii i zajęciu Nowej Ziemi poświęcona jest Księga Jozuego. Pierwszą zwycięską kampanią było zdobycie Jerycha, do którego Jozue wysłał 2 zwykłych, a więc nie naczelników, wywiadowców. Nie otrzymali oni tak szczegółowych zadań jak poprzednio sam Jozue od Mojżesza. Otóż mieli jedynie wszystko obejrzeć, nie wchodząc w szczegóły. Zwiadowcy znaleźli schronienie u swojej agentki, kobiety o imieniu Rahab, właścicielki zajazdu. No to wersja oficjalnej interpretacji. W tekście oryginalnym użyto słowa zonach, które w czasach późniejszych oznaczało nierządnicę, a w tamtych czasach Rahab mieszkała sama, posiadała własny dom i miała własne źródło dochodu. No podtekst jest nieubłagany. Zaś obaj wywiadowcy uzyskali wiele interesujących informacji od wielu osób odwiedzających ów zajazd. Część z nich pozostawała na nocleg, a część opuszczała go po... no właśnie, powiedzmy, że po pobycie. Kontrwywiad Jerycha również działał i król, władca tego miasta, postanowił zatrzymać obu szpiegów izraelskich. Rahab jednak ich ukryła i umożliwiła ucieczkę z miasta. A po zdobyciu miasta przez Izraelczyków Jozue darował życie jej oraz całej jej rodzinie mieszkającej również w tym mieście. Podbój trwał. Następnym celem stało się miasto Aj, stojące u wrót gór Judei. Wywiadowcy Jozuego przeniknęli do miasta z zadaniem ogólnego rozeznania się w sytuacji. Ponownie ogólnego. Czy niepostawienie szczegółowych zadań do wykonania nie było błędem? Otóż zwiadowcy zignorowali przewagę obrońców Aj, jaką były potężne mury obronne. Skutek? Izraelici zostali pobici i utracili wiarę we własne siły. Nowy plan ataku na Aj wymagał dokładnych informacji wywiadowczych, ścisłej koordynacji czasowej oddziałów, szybkości działania oraz zaskoczenia przeciwnika, a idea polegała na pozoracji ucieczki i wywabieniu obrońców z miasta. Wobec tego nastąpił atak frontalny, a następnie symulacja ucieczki oddziałów izraelskich z pola bitwy. Armia Aj rzuciła się w pościg i miasto pozostało bez obrony. Ukryty oddział opanował miasto, podpalił je i zamienił w rumowisko. I oczywiście nikt z mieszkańców Aj nie pozostał przy życiu. Zaś Jozue dzięki temu zwycięstwu zawarł sojusz z Gibeonem, którego mieszkańcy oblegani byli przez Amorytów. Jozue postanowił przyjść mu z odsieczą i po natychmiastowym 24-kilometrowym marszu dotarł do Gibeonu. Przegapił to zupełnie wywiad amorycki. Dzięki temu wojska izraelskie całkowicie zaskoczyły oblegających. Nastąpił atak i ucieczka armii amoryckiej, a Izraelici rzucili się w pogoń i stoczyli jeszcze jedną bitwę zwycięską. Ostatnią krainą zdobytą przez Jozuego była Galilea. Jozue rozgromił sojusz północnych Kanaanejczyków, któremu przewodził król Hazoru, najważniejsze wówczas miasto w tej krainie. Zwycięska bitwa rozegrała się w dolinie wód Merom. Armia Jozuego najpierw dokonała dokładnego, wcześniejszego rozpoznania, a następnie przypuściła niespodziewany atak z gór, dzięki czemu Jozue wyłączył z walki wrogie rydwany. Wrogi sojusz zupełnie nie zdawał sobie sprawy z obecności Izraelitów w górach. Jaka jest lekcja ze stosowania służb wywiadowczych? Nie zawsze kończą się sukcesem, a do uzyskiwanych informacji należy podchodzić bardzo rozważnie. Filistyni. Księga Sędziów to zbiór opowieści wojennych od śmierci Jozuego do pojawienia się Samuela. Owi sędziowie to bohaterowie i bohaterki tej księgi ratujący lud Izraela przed wrogami. No, znamy ich jako sławetnych proroków. Między innymi nadzorowali jednak izraelskie prace fortyfikacyjne i dowodzili armiami izraelskimi. Na początku tej księgi opisano zdobycie miasta warownego Betel przez plemię Józefa. Zastosowano wówczas znany ci już schemat. Wysłanie wywiadowców, którzy ustalili tajne wejście do miasta, ukryta furtka to była lub tunele. Następnie wtargnęła armia izraelska, tym właśnie tajnym wejściem, i wycięła w pień mieszkańców. No, prawie w pień, gdyż ocalono mężczyznę, który wskazał owe tajne przejście. No i całą jego rodzinę. Inna historia szpiegowska została zamieszczona w tzw. Pieśni Debory, wchodzącej w skład Księgi Sędziów. Debora była głównodowodzącą armiami Izraela, które walczyły z filistyńską konfederacją wojskową. To była kobieta w tamtych czasach, coś jak Joanna d'Arc. Debora wysłała zwiadowców, którzy znaleźli doskonałe miejsce na bitwę u podnóża góry Tabor. Doskonałe, gdyż wykluczało użycie rydwanów przez Filistynów i Debora zastosowała kontrolowany przeciek. Wysłała agenta, Heberakenitę, aby ten zdradził przeciwnikowi, wodzowi o imieniu Sisera, pozycję oddziałów izraelskich na górze Tabor. Filistyni natychmiast wyruszyli i ich rydwany znalazły się w dolnej części zboczy tej góry, co całkowicie ograniczyło ich użycie. Obie armie stały następnie naprzeciwko siebie kilka dni. Debora czekała bowiem na deszcz. Gdy ten spadł, zamienił zachodnią część doliny w grzęzawisko, w którym to błocie utkwiła armia filistyńska, w niedługim czasie unicestwiona przez Izraelitów. W tej historii oprócz danych o rozmieszczeniu wroga pojawiły się dwa inne narzędzia służb specjalnych. Kontrolowany przeciek oraz dane pogodowe i wykorzystanie sił natury. W efekcie zwycięstwa Debory Izraelczycy zaczęli osiedlać się w Dolinie Jezreel, dotychczas kontrolowanym przez Siserę. Pojawił się jednak problem. Nachodźcy, a konkretnie to koczownicze plemiona pustynne, które niszczyły i rabowały plony. W żadnym wypadku nie posiadali oni przewagi militarnej, to znaczy nie posiadali oddziałów zbrojnych, a jedynie uzbrojone straże pilnujące stad wołów i wielbłądów. Nadrabiali jednak wielką liczebnością. Byli to Midianici, czy też Moabici i Amalekici. Z punktu widzenia Izraelitów byli jak szarańcza regularnie przybywająca na ich plony i korzystająca z nich. Żadna tam inwazja. Raczej typowy najazd koczewników, czemu postanowił przeciwstawić się Gedeon, wsparty północnymi plemionami izraelskimi: Asera, Zabulona, Neftalego i Manassesa. Atak na koczowników nastąpił nocą, z zaskoczenia, ogniem, dosłownie. I to nie siłą całej 10-tysięcznej armii izraelskiej, a jedynie siłami 300 wybranych wojowników. Toż to były siły specjalne, komandosi. A decyzję tą wódz izraelski oparł na posiadanym rozpoznaniu pozycji przeciwnika oraz znajomości jego morale. Gedeon osobiście rozpoznał nieprzyjacielskie obozowisko oraz osobiście podsłuchał rozmowy koczowników, dlatego wiedział, że ogień nocą wywoła przerażenie. Pozostałe oddziały otrzymały zadanie odcięcia koczownikom dróg ucieczki i zwabienia na wcześniej wybrany teren, gdzie znacznie zredukowano ich liczebność. Ostatnim z 12 sędziów jest Samson. To był siłacz w typie Herkulesa i jednocześnie Achillesa, gdyż jego piętą achillesową były włosy. Gdyby je ścięto, straciłby swą potężną moc. Taka legenda. Otóż Samson zakochał się w kobiecie o imieniu Dalila. Problem w tym, że była ona sztandarowym wręcz przykładem kobiety szpiega i okazała się niesamowicie groźną bronią Filistynów, którzy przegrali wiele starć z Samsonem. Gdy ustalili, że ten zakochał się w Dalili, zaproponowali jej 1100 srebrników w zamian za ustalenie siły Samsona. Dalila nie kochała go, więc się zgodziła. Tyle, że ona nie była żadną dobrze wyszkoloną agentką, po prostu pytała wprost Samsona, gdzie tkwi jego siła. Ten robił sobie żarty, ale i pranki muszą się kiedyś skończyć, wobec czego nieopatrznie zdradził jej tajemnicę swoich długich włosów. Dalila uśpiła go na swych kolanach, a Filistyni obcięli mu modną wówczas fryzurkę, ujęli go i zakuli w kajdany, a następnie wtrącili do więzienia. Dalila zaś zapewne stała się osobą zamożną. Koniec końców Filistynom nie opłaciło się trzymanie Samsona w więzieniu. Odrosły mu włosy i efekt był taki, że wiele ich tysięcy, to znaczy Filistynów, nie włosów, zginęło w świątyni, której dach runął wskutek szarpnięcia kolumnami przez ponownie silnego Samsona. I taka moja rada. Lepiej wyszkolić swojego agenta, zanim zacznie wykonywać swoje zadania. Królestwo. W dalszych księgach jest mowa o Zjednoczonym Królestwie Izraela i wodzowaniu Saula, a następnie Dawida i Salomona. Jeśli chodzi o Dawida, to początkowo walczył on jako żołnierz i dowódca regularnych wojsk w armii Saula, wciąż walczących z Filistynami. Później zaś zmuszony był uciekać i został dowódcą partyzanckim, co wiąże się nierozerwalnie z działaniami wywiadowczymi. Po śmierci Saula mężowie Judy namaścili Dawida na króla Judy. Koronacja ta miała miejsce w ówczesnej stolicy, czyli Hebronie. Nie wszyscy byli temu radzi. Oto zaufany generał Saula, Abner, na tron Królestwa Izraela wprowadził syna Saula, Iszboszeta, i doszło do wojny domowej. Dawid zjednoczył jednak oba królestwa w jedno. I taka ciekawostka. W drugiej księdze Samuela Dawid dokonuje spisu mężczyzn zdolnych do noszenia broni, co sugeruje obowiązek służby wojskowej, powszechny obowiązek. Wróćmy jednak do wojny domowej Judy z Izraelem. Doszło do sytuacji, gdy generał Abner przeszedł na stronę Dawida, a ponieważ istniało ryzyko, że jest on podwójnym agentem, to też Joab, no człowiek Dawida, zlikwidował to zagrożenie, wbijając Abnerowi ostrze w podbrzusze. I to zdarzenie zakończyło wojnę o spuściznę po Saulu. Zresztą w opowieściach o Dawidzie nie brak historii szpiegowskich. W końcu szpiegował on wrogów, poddanych, a nawet własną rodzinę. Są to zwiady w polu, czyli rozpoznanie pola walki, kampania filistyńska w Dolinie Refaim, kampania przeciwko Ammonitom. Bez dwóch zdań. W okresie Zjednoczonego Królestwa Izraela znaczenie wywiadu było bardzo istotne, tym bardziej, że powstała profesjonalna armia oraz armia z poboru. Jednak tak się składa, że ta część Starego Testamentu jest Ci dość dobrze znana, więc ten okres przeskoczę. Dezinformacja. Bardzo interesująca z naszego punktu widzenia jest Księga Judyty. Oto armia króla Babilonu, Nabuchodonozora, drugiego zresztą zwanego Nabukadnezarem, najeżdża Judeę. Tak się bowiem złożyło, że Judejczycy nie udzielili mu wsparcia w prowadzonej przez niego wojnie. I po kolei obca armia zdobywa kolejne wioski i miasta. Jedno z nich nosiło nazwę Betulia. Okupanci odcięli dopływ wody pitnej i czekali na poddanie się, i tutaj pojawia się mieszkanka tego miasta, wdowa o imieniu Judyta, kobieta nieprzeciętnej urody. Przystroiła się i wraz z niewolnicą udała się do oblegających. Podała się za uciekinierkę, która chce ocalić mieszkańców miasta i wskaże sposób na jego zdobycie. To była oczywiście najczystsza dezinformacja. Uwierzono jej, a kłamała w żywe oczy. No cóż, uroda potrafi przesłonić pewne niedociągnięcia. Nawet asyryjski dowódca generał Holofernes nie pozostał na to ślepy. I po 4 dniach jej pobytu w obozie spożył z nią kolację. Judyta zebrała wcześniej w obozie informację, że Holofernes pije i ma słabość do kobiet. A gdy słudzy odeszli, pozostał z nią sam na sam. Wypił jednak zbyt wiele. Cóż, podniecenie robi swoje i legł na łożu. Poranny ból głowy nie stał się jednak jego problemem, gdyż ta została obcięta przez Judytę 2 uderzeniami miecza samego generała. Następnie obie kobiety, Judyta i jej niewolnica, schowały zdekapitowaną głowę i wyniosły poza obóz. O świcie obrońcy Betuli zawiesili głowę asyryjskiego dowódcy na murach i śmiałym wypadem zaskoczyli obce wojsko. Oblegający poszli w rozsypkę, a królestwo zostało wyzwolone i żyli długo i szczęśliwie. Szczególnie Judyta żyła długo i zamożnie, gdyż przypadła jej w udziale duża część bogactw Asyryjczyków. I już zapewnie dostrzegasz, że opowieść jest świetna, tajna agentka skuteczna i działająca w słusznej sprawie, tyle że wojska Nabuchodonozora w rzeczywistości w dniu 16 marca 597 roku przed naszą erą zdobyły Jerozolimę i wygnały mieszkańców i rozpoczęła się wówczas tak zwana niewola babilońska. Ale nauka z tej opowieści płynie taka, że kobiecie pięknej i inteligentnej, myślącej i działającej niekonwencjonalnie porażka nie grozi. Byłaby to jedynie zmyślona opowieść, gdyby nie sukcesy agentki wywiadu brytyjskiego w czasie II wojny światowej Krystyny Skarbek, ale to już inna opowieść, prawdziwa. Machabeusze. Myślę, że słuchając podcastu OSS, wiesz już dobrze o tym, że kraj, w którym opozycja nie może działać jawnie, jest dobrym miejscem do stosowania metod konspiracyjnych. A jeśli taki kraj jest jeszcze okupowany, to czy potrzeba lepszej pożywki dla działań wszelkiego rodzaju służb tajnych? No nie. A jak się czyta Stary Testament, to uwidacznia się jeden fakt. Starożytni Izraelici przez znacznie większą część swej historii, tej w Biblii, pozostawali pod władzą obcych. A takimi byli na przykład Seleukidzi, władcy wywodzący się od jednego z generałów Aleksandra Wielkiego, Seleukosa. Jeden z jego potomków, Antioch III, władający wówczas terytorium Syrii, w 198 roku przed naszą erą podbił Palestynę. A konkretnie to odbił ją spod władzy faraona egipskiego Ptolomeusza, przy okazji potomka innego generała macedońskiego Ptolemeusza I Sotera. I narzucił kulturę grecką. No nie tyle on, co jego syn Antioch IV. Jak zapewne wiesz, hellenizacja Judei nie powiodła się. Choć nie da się ukryć, że Żydzi w diasporze hellenizacji ulegli, ale nie w kraju, gdzie narzucenie obcej kultury stało się powodem buntu. Czarę goryczy przelała zamiana świątyni Jahwe na świątynię Zeusa Olimpijskiego. Efektem było przekształcenie się buntu w powstanie pod hasłami politycznymi, zachowania religii oraz wolności. Opis tego powstania znajdujemy w księgach machabejskich. Wybuchło ono w 167 roku przed naszą erą i było to pierwsze od 400 lat działania militarne Izraela, bo poprzednie zakończyły się klęską i zdobyciem Jerozolimy przez babilońskiego władcę Nabuchodonozora, czyli Nabukadnezara. Mówiłem o tym przed chwilą. Zupełnie przypadkowo przywódcą powstańców został żydowski kapłan Matatiasz. Przypadkowo, gdyż po prostu nie zgodził się on na złożenie ofiary na ołtarzu i spożycie mięsa świni, a było to w wiosce, a nie w Jerozolimie. W zamian zabił on oficera, który wydał mu takie polecenie, a następnie wraz z mieszkańcami wioski Modin, gdzie całe miejsce miało zdarzenie, uciekł w góry i tak zaczął się bunt religijny, który przekształcił się w powstanie narodowo-wyzwoleńcze. Wymagało jednak pewnych zmian w podejściu do religii, na przykład prowadzono walki w szabat. Po śmierci Matatiasza przywództwo powstania przypadło jednemu z jego synów, Judzie Machabeuszowi. Ten poświęcił 1 rok na wyszkolenie swoich oddziałów w taktyce walk partyzanckich. Zbudował wówczas tajny system zaopatrzenia wiosek, które stanowiły zaplecze dla powstańców, a także system tajnych służb. Te dostarczały informacje o sytuacji zarówno w Judei, jak i w Samarii. Samaria była na północy. I trzeba przyznać, powstańcy byli diablo skuteczni i w zasadzkach rozbijali patrole wojskowe Seleukidów. I w przypadku Biblii powiem, że standardowo problemem było uzbrojenie buntowników, które to braki nadrabiali działaniami wywiadowczymi. Systemowo obserwowano przemieszczanie się oraz wszelkie zamiary seleukickiej armii. Zaś Machabeusz zrozumiał, że świetnie uzbrojona i wyposażona, większa liczebnie armia okupanta potrafi walczyć jedynie w dzień. To też swoje oddziały wyszkolił w walkach nocnych i stosował działania niekonwencjonalne. Skutek? Żydzi zwyciężyli, a Juda Machabeusz został przywódcą narodu, a było to w roku 166 przed naszą erą. Antioch nie odpuścił i rok później, w 165, wysłał oddziały ekspedycyjne pod dowództwem generała Serona. Juda Machabeusz zaś, wykorzystując doświadczenie walk partyzanckich oraz niekonwencjonalne działania, wsparte bardzo dobrym rozpoznaniem wywiadowczym, rozbił w pył falangi macedońskie. Wszystko dzięki wciągnięciu armii okupanta w zasadzkę. I ponownie seleukicki władca wyprawił ogromną armię 60 000 żołnierzy, której koniec był taki sam. Izraelici zajęli wówczas Jerozolimę, dokonując rzezi na zwolennikach helenizmu i dokonano oczyszczenia świątyni jerozolimskiej. A przy okazji, na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono święto świateł – Hanuka. Juda Machabeusz zginął w 160 roku przed naszą erą podczas walki i przywódcą powstania został jego brat Jonatan, który otrzymał tytuł wielkorządcy Judei od Seleukidów, w zamian obiecując im pomoc wojskową. W praktyce okupanci przyznali Judei niepodległość i w 152 roku przed naszą erą Jonatan objął dodatkowo urząd arcykapłana, łącząc w swoich rękach władzę świecką i religijną. Zginął zaś 10 lat później. Za jego następcy Szymona Machabeusza Seleukidzi uznali niezależność Judei po tym, jak w latach 142–141 przed naszą erą wojska żydowskie zdziesiątkowały seleukicką armię. No to już jest normalnie nudne. Szymon przyjął wówczas tytuł arcykapłana i etnarchy, władcy narodu, i dynastia Machabeuszy władała Judeą aż do roku 37 przed naszą erą, przy czym pojawił się na arenie dziejowej Rzym i w roku 40 Senat Rzymski mianował królem Judei, tak mianował, Heroda, wielkiego zresztą, i tenże w roku 37 własnoręcznie stał się przyczyną końca władztwa Machabeuszów w Judei, a resztę tej historii to już przecież znasz. A jaka nauka wypływa z tej naszej story? W wojnie partyzanckiej siły stron są nierówne, więc strona słabsza, czyli partyzanci, muszą optymalnie wykorzystywać informacje wywiadowcze, zaś skuteczność taktyki partyzanckiej wynika z błyskawicznego atakowania w miejscu zasadzki i takiegoż samego wycofywania się, powiedziałem zasadzki, co wskazuje, jak istotna jest znajomość terenu, szczególnie w przypadku prowadzenia walk nocnych. I jeszcze jedno. Partyzanci nie są w stanie działać bez wsparcia ludności miejscowej. I na dziś byłoby to na tyle. Myślę, że warto bym wspomniał, że przygotowując się do dzisiejszego odcinka korzystałem z książki napisanej przez Rosemary Sheldon pod tytułem Spies of the Bible. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, wywiadowców, analityków, bezpieczników, strategów biznesowych oraz każdą osobę zainteresowaną tematyką. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, iż praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już dobrze o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Być może chciałbyś podzielić się ze mną jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. I mam do Ciebie ogromną prośbę. Poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Pomogą mu również lajki i proste komentarze. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe: Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. Albo na blogu. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!